Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Król Chinatown. Witam was w serii Skyblock na serwerze hypixel.net. Zanim zaczniemy odcinek, chciałbym was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie subskrypcji, dzwoneczka, lajka, komentarz. Bardzo mnie to motywuje, naprawdę. Więc zaczynamy, let's go! Siemaneczko, siemaneczko, Król Chinatown z tej strony. Patrzcie, jaka zbroja. To jest ta zbroja. Ta zbroja ma full prawie bonusy. Te najlepsze już ma tak naprawdę. Co tam u was? U mnie dobrze. Właśnie przed chwilą nagrałem odcineczek, ale już był przydługi, to po prostu pomyślałem, że go skrócimy. Nie chciałem go robić na części, więc się po prostu pożegnałem. Ale powiedziałem, że będziemy zbierać drewno, bo chcemy robić minionka, bo chcemy 9. minionka odblokować. 9. slot, więc co zrobimy? Po prostu potrzebuję białego drewna teraz 80. A to będzie chyba szybkie, bo o, drugi level. Możemy zrobić to. O, dobra. To są liście po prostu. Teraz możemy tego już tradować. Całkiem spoko. Ile już mamy? 30. Zobaczcie czasami, jak się buguje ta siekierka. Właśnie, muszę sobie zapisać, żeby zrobić enchant w tej siekierce, żeby mi te drewna od razu do... O Jezus, tak pipun poleciały. Bo jest taki enchant, że wszystko co kopiesz leci od razu do ekwipunku i to jest totalnie kozak. Powiedzmy jesteś w kopalni, to nie musisz patrzeć i chodzić za tym, żeby coś zebrać, tylko po prostu kopiesz na pałę, a to ci wlotuje tak do ekwipunku, więc całkiem spoko. Dobra. Zbierzemy. Dobra. Lecimy teraz do następnego drewienka. Tu też potrzebujemy 80. A tu jest trochę prościej. W sumie nie, bo zajęte jest. Pamiętajcie, jak chcecie sami być na mapie, to po prostu wchodzicie do... O, ktoś do mnie pisał. Roman dał mi po prostu tego pickaxa. Widzicie? Jesteśmy nie sami. Pff, ale było blisko. Czasami... A czekajcie, jesteśmy na serwer mini 5B. Sprawdźmy, czy to w ogóle mnie przełączy na inny serwer. Chyba nie. Mini 5B, mini 5B. Dalej mini 5B. Czyli akurat tutaj w tych jest niestety połączone, ale to po prostu wydaje mi się, że wystarczy się połączyć na inny. Kurde, nie to co chciałem. Tego nie chciałem niestety. Cofnijmy się. Wystarczy, że się połączymy po prostu na serwer inny, ten startowy. I później po prostu już nie ma tych ludzi, których nie chcemy. No kurde, no nic dla mnie nie zostaje. Patrzcie, wszystko ścina, wszystko. Ale jego wyprzedziłem. Jak on to robi? Nie, jeszcze wlazłem, to nie wierzę. Dobra. Na razie... Ominijmy to, bo tu jest aż trójka ludzi. Lecimy dalej. Te drewno się nie opłaca nam na razie kopać, bo, no, kopać, bo jest... Bardzo, ale to bardzo dużo ludzi. Dobra. Te dżungle to będzie spoko. Szybko się wbijało według mnie. Już jest 32 ponad. Zobaczcie, ile drewna nie zebrałem. O, dżungle minion możemy skraftować. Zostało jeszcze nam ponad... Czekaj, jungle wood mam już zrobiony. To mogę jeszcze mieć. Więc już mamy dwa minionki. Dobra. Dwa jungle wood mamy już. A czekajcie, sprawdzimy w ogóle jaka jest... Dobra, starczy.
Bo potrzeba 80, a mamy ponad 80. Lecimy do następnego drewna. Dobra, spieszmy teraz te drewno. O, tutaj to w ogóle super szybko według mnie wydaje się, że będzie. W ogóle też nam się wbija level na ścinaniu drewna. O, widzicie? Akacja minion już można zrobić. Tylko mi się wydaje, że posiedzimy tu troszeczkę dłużej, bo nie dość, że jest pusto, to dużo tego leci, więc zamiast na przykład jednego drewna zrobimy tego na drugi level. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie, o co chodzi. Bo tam jest jeden spot zajęty, na którym nawet bym chciał, to się nie musiałbym, no widzieliście, jak on się po prostu kopał, no ogarnią. Dobra, zobaczmy. Aha, to są po prostu akacjowe liście. Możemy zrobić. Pamiętajcie, że jeżeli na przykład macie coś do zrobienia, czyli macie, na przykład widzicie u mnie, że jest crafting na to i na to, to musicie go po prostu też u siebie odblokować, żeby móc to stworzyć. Bez tego tego raczej nie stworzycie na 90%, ale nie jestem na 100% pewien. No 90%, bo próbowałem coś stworzyć i mi nie wychodziło. Dopiero jak to odblokowałem, to mi tak schodziło. To było z redstone'em. Ja dobrze pamiętam. Enchanted redstone. O, portal to Savannah Woodland. Coming soon. No okej. Okay. Pewnie jakiś update niedługo wejdzie. Ile mamy tego drewna? Jest to... O, trochę już mamy, no. Widzicie? Tutaj się opłaca drewno ciąć akurat. Bo jest nie dość, że dużo tego drewna, to jesteśmy sami w tym momencie. A jak jesteśmy sami, mamy do dyspozycji wszystkie drzewa, no to nie oszukujmy się. Z taką siekierą to tylko kopać. Dobra, wybijmy po prostu 5000 expa, czyli następny level ścinania drzew i stąd idziemy. Starczy, wydaje mi się, że starczy wtedy. O, piliśmy. Dostaliśmy plus 1 siły, 900 coinów i podwójny 44% na drop teraz logów, czyli pniów, tak jakby. Znaczy pięków, drewienka. Logów. No drewno po prostu, co nie? Niczym się nie... no... Dobra. Czy starczy? A zbije jeszcze ze dwa drzewa i spieprzamy stąd. Będzie chyba git. Akurat dwie makacje łód na czwórkę. Dobra, starczy. Super torch, coming soon też. No tak, coming soon to coming soon. Dobra, no i teraz te najprostsze drzewa chyba. To niektóre wygląda jakbyśmy mieli haki te. Te właśnie siekierki. Zobaczcie, on mi nie pozwalał... Jak on zapieprza? On ma właśnie ten emerald, widziałem. Emeraldowe. Emeraldową zbroję miał. Tu też trochę posiedzimy. Nawet, że tutaj jest dużo ludzi, to i tak spoko się ścina. Tutaj drzewko widzę, że jest dla nas dostępne, to spoko. Czy mamy już w ogóle na minionka tego? Dobra. Tutaj. Tutaj jeszcze. Patrzcie, jak on zapieprza, widzicie? To jakieś pewnie potki są, czy coś. W sumie nie wiem, ale jak tak zapieprzasz, to musisz mieć dobrego kompa, według mnie. Dobra, mamy. Akurat, dobra, lecimy na kurczę, warp home. Sorki z skrzypiących krzesełko, ale się po prostu poprawiłem, bo trochę dupa mi się spociła, bo jest ciepło na dworze. Dobra, twórzmy ziomeczków. Dobra, od razu stworzę jedną siekierę, bo... ale jestem głupi. Tak. Cztery patyki. I wymienimy całość tego. 21.
stary pik. O kurczę, dlaczego mi nie tego? Byłem pewny, że... Dobra. No to robimy. Akacja chyba będzie jedna z prostszych. No i mamy akacjową. Włóżmy ją do środka. No i mamy następny level. A następny to już jest chyba 40, więc w tym momencie to już będzie finish z tym. Czekajcie, sprawdzę. Sprawdźmy to. 40, no. To jest 320, nie mamy chyba 320. Nie, nie będzie 320. Dobra, robimy następnego. Białe drewno. Tak, tak. Mamy następnego minionka, białe drewno. Jeszcze dwóch tylko muszę zrobić, żeby odblokować. Czyli siądzie mi level. Widzę to już, siądzie. Na pewno. Dwa. 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 No i dobra, dżunglowego mamy teraz. I teraz jeszcze możemy zrobić z Darka. Tak? Tylko gdzie to jest? Jestem ślepy. A tutaj? A Dark jest tutaj. No, starość nie radość. Tak trochę. Dobra, mamy. Odblokowaliśmy następny slot na minionka, czyli teraz możemy mieć po prostu już następne sloty. Ale co jaka kurczę gadam, oprócz naszej farmy diamentów, z której zbierzemy teraz loot. Jestem ciekawy, jak tam wygląda sytuacja. Zbierz to, to też zbierz, to też. O, to też. Czemu? A, kompaktora muszę mu to włożyć, dobrze zobaczyłem. Bo inaczej nie będzie przerabiał diaksów, a on jest totalnym kozakiem, bo on już tam ma chyba 8 albo 9 level. A to jest, no już trochę. Dobra. Zaraz zobaczymy, który level dokładnie ma. 8. Na następny zobaczcie, ile potrzeba enchanted diamentów. Dobra, zróbmy z tego, co mamy, enchanted diaksy. Czemu nie? Raczej nie będę miał. Na... No nie będzie. Ale 4 już. Tampon 63 ja mam. A on potrzebuje... Kliknijmy tak. 128. A ja mam ile? 63. To pewnie po nocce może na level będzie. Może, podkreślam, może. Nie, no będzie na pewno. Dobra. Mamy te minionki. Trochę ich jest, co? Bierzemy teraz wędkę, już ją wzięliśmy. Odłóżmy wszystko. A jeszcze jest jungle minion, tutaj się schował. Idziemy zobaczyć, jak się łowi. Jestem całkowicie ciekawy, jestem bardzo ciekawy. Całkowicie ciekawy, no to nieźle, że jestem całkowicie ciekawy. Dobra, wpłaćmy też kasę od razu. W ogóle miałem ponad 2600 i się zacząłem wypieprzeć tam na... Jezus, ale byłem głupi. Teraz już mamy 27 tysięcy. Pamiętajcie, że gdybym wszedł te wszystkie diamenty, to byśmy mieli 160 już. Czyli 180. No, trochę było. No ale... Czym bardziej go ulepszę, to wszystko, to będzie tym później jeszcze więcej zarobię, co nie? Będzie to jeszcze lepiej działało, szybciej, więcej. I będziemy zadowoleni, dobra. Zarzućmy wędkę. Czemu nie widzę?
Słuchajcie. Jaki ja mam phishing level? Jak ja mam niby odblokować to? Ale beznadzieja. Jak ja mam blokować łowienie, jak ja nie mogę łowić? Dobra, robimy przerwę. Ja sobie ogarnę, co muszę zrobić, żeby blokować łowienie. Jestem totalnie głupi. Wyłączyłem i włączyłem, zobaczyłem po prostu, że potrzebuję pierwszy level łowienia. A ja przecież... Ale jestem totalnym idiotą. W hubie, na mieście, możesz kupić wędkę od pierwszego od razu. Ale jestem głupi. Ale jestem głupi. To idziemy po nią. Kupimy ją. Tylko trzeba wypłacić kasę. Tym. Wypłaćmy 20%. Ej, 20% 5 koła. Spoko. Nie builder, tylko... Też nie weapon smith. Oj, sorki. Odbiło mi się. To też nie. Gdzie on jest? Nie pamiętam już, gdzie jest. Tu nie. Też nie. W Armor Smithie też raczej nie. Będzie tutaj. No. Widzicie, można od razu mieć. Click to trade. Rough Fishing. 20 golda. To pewnie 80 będę potrzebował ryb na pierwszy level. Czekajcie to. Wow. To jest trochę. Ale dobra, mamy wędkę. Tutaj. Experience or? Dobra, mniejsza. Idziemy łowić, zobaczymy jak się łowi. Magnet one. Boom, boom, boom. Okej. Chyba normalnie. Zaraz zobaczymy. Łów coś. Ile mam czekać? Ozłowiliśmy. I tak tu godzimy łowić teraz? O kurde, to nieźle. Wiecie co? Ja chyba odłożę sobie łowienie na późniejszy etap gry. Na tym momencie, bo ja czas nie, ja tyle czasu nie mam. Bo ja już powinienem spać. Dobra, to widzimy się jak następnego dnia wyłowię 80 rybek. To nieźle. Widzimy się. Jesteśmy następnego dnia. Więc teraz tak. Postawiłem miniona tego węglowego. Już wam mówię dlaczego. A czekajcie, wykopię te złoto. Dlaczego nie? Czemu ma tu stać? Dobra. Chodzi o to, że zrobimy go tylko po to, bo potrzebujemy i zabrałem te piecyki, ale zobaczycie później dlaczego. Tylko dlatego, że potrzebujemy zrobić coś ciekawego, a to się nazywa Enchanted Charcoal, bo daje 20% przyspieszenie na twojego miniona. Czy to jest dużo? Powiem wam tak.
To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Nie to. To. Bo powiedzmy dla przykładu. A czekajcie. Gdzie jest skrzynka? Weźmy ją. Ona się przyda. A możemy zrobić z tego drewno? Chyba nie. No nie. Dlatego się przyda nam. Już wam tłumaczę. Ale pierw postawimy obok naszego minionka skrzyneczkę, w której on będzie też składował swoje czarkole. Albo nie, przepraszam, węgiel po prostu będzie składował, jeżeli mu miejsca braknie. Ale to jest możliwe, bo zaraz idę do roboty. Więc tak. Chodzi o to, że... A, postawię temu też skrzynkę, czemu nie. Chodzi o to, że teraz mają 5%. Czyli na przykład jeżeli robi 100 diamentów, to dodaję mu 5 diamentów na godzinę. Prawda? Bo tam 5 bloków. A jeżeli 20, to będzie aż 20 diamentów. To jest, no, 4 razy tyle. Więc według mnie po prostu bardziej się opłaca i po prostu rozwalimy. Jeżeli chcecie wyciągnąć coś stąd, czyli na przykład jakiś tam bonus, który wsadzicie, to klikacie prawym i pamiętacie, że po prostu już go nie odzyskacie, więc go niszczycie. O tym pamiętajcie, dobra. Więc wkładamy Enchanted Charcoal na 108 dni. Dobra. Następny Enchanted Charcoal. Gdzie jest to? Confirm. Następny Enchanted Charcoal. Muszę pomyśleć, co zrobić, żeby on mógł składować itemy też w... Kurde, tego jeszcze jednego, bo... Patrzcie, oni sobie mogą składować, a te dwa nie mogą. Ciekawe, czy jeżeli postawię skrzynkę pod nogami, to czy... jak to się nazywa? To czy będzie to zbierało dla niego, wiecie co? Ja idę zrobić tą skrzynkę, tylko wam pokażę, jak się ją robi tak szybko. Czekaj, gdzie ona była? Tu nie. Tu nie, tu nie, tu. 8. Idę wykopać drewna tego, raz, dwa. I widzimy się, jak wykopię parę staków.